Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Tasty Planet. Jak możecie zobaczyć na mapce i na ekranie, trochę się pozmieniało. Już wam tłumaczę czemu. Musiałem zagrać wszystkie mapki od nowa, ponieważ zrobiłem formata. Dlatego też kilka dni mnie nie było, ale to wam wytłumaczę zaraz. Zrobiłem formata i wszystkie mapki mi się usunęły, więc dzisiaj grałem, nie wiem, przez półtorej godziny próbowałem zrobić wszystkie mapki, jak najszybciej się tylko dało. Zrobiłem i jestem. Jestem na tej mapce, na której skończyliśmy czwartym odcinku, teraz jest piąty odcinek. Troszkę przerwy od Tasty Planet miałem, ale dzisiaj już gram bardzo dużo, ale tak czy siak z chęcią nagram wam odcinek, bo jak widzę, bardzo wam się ta seria podoba, od wyświetlenia robicie naprawdę świetne, więc bardzo wam za to dziękuję i zaczynamy. Mam też nadzieję, że taka forma kamerki bardzo wam się spodoba, bo mi się podoba. Zobaczymy, na razie eksperymentuję, mam jeszcze troszkę czasu, żeby sobie eksperymentować, więc zaczynajmy. Jaka ta mapka kolejna będzie? Będzie Cow Crossing, czyli krosowanie krów, przepraszam. Minuta 50 na brązowy medal, minuta 25 na złoty medal. Zaczynajmy. Dobra, jesteśmy już w grze i no co, tutaj lecimy ostro, myślę. Co tu się dzieje? Tych krów tutaj jest tyle, że aż trochę nie mogę nad nimi tutaj napędzić, nadgonić. Trochę wydaje mi się, że jest ich za dużo, ale no zobaczymy. Trochę mało płynnie to wszystko chodzi. Teraz nie wiem, czy to jest wina gry, czy nie wiem, czy mojego komputera. Wydaje mi się, że gry, bo nie widzę, żebym tracił żadnych klatek, ani nic, więc mniejsza. Dobra, tutaj teraz przyda wam się troszkę wyjaśnienia, dlaczego ostatnie dni zdarzały mi się z dwa razy spóźnić odrobinę z filmikiem. Na przykład w niedzielę spóźniłem się 9 minut dokładnie z filmikiem o 14. I dlaczego przez ostatnie kilka dni nie odpowiadałem na komentarze? Już na wszystkie odpowiedziałem, nadrobiłem, siedziałem ponad 3 godziny, odpowiadając tylko na wasze komentarze. To było bardzo miło z jednej strony, ale też bardzo męczące z drugiej strony. Nienawidzę takich mapek. Pamiętam, jak w Tasty Blue była taka mapka z tymi rakietami, statkami i to cały czas nas bombardowało i trzeba było uciekać. Nie lubię takich rzeczy. Ja lubię tutaj zjadać, a nie lubię uciekać, bo na padzie ciężko się tym manewruje, naprawdę. Bardzo ciężko się manewruje, a trzeba to zrobić jak najlepiej i jak najszybciej. Myślę, że to jest kolejna mapka tego typu, że kiedy już dojdziemy do zjadania tych krów, to bardzo szybko skończymy ten poziom. Tak więc, już tłumaczę, zrobiłem formata. Formata planowałem już od bardzo dawna, bo na moim komputerze działy się naprawdę dziwne rzeczy. Zrobiłem formata, cały dzień na tym siedziałem, pobrałem wszystkie programy, wszystko ustawiłem, było już wszystko cacy, ale przypomniałem sobie, że nie mam antywirusa. No i podczas pobierania antywirusa niestety wpadłem na bardzo genialny pomysł, żeby pobrać sobie nielegalnego antywirusa z torrentów, co nie było wcale dobrym pomysłem, bo nie mając antywirusa nie powinno się ściągać z torrentów antywirusa, ani nic nie powinno się ściągać z torrentów. To był w sumie jedyna rzecz, którą pobrałem z torrentów i w sumie nie wiem, czemu to zrobiłem, bo jest dużo darmowych, fajnych antywirusów, ale mówię, o, ściągnę sobie, będę kozakiem, ściągnę sobie. No i ściągnąłem. I podczas instalacji nagle zaczęło wszystko wariować, zaczęły mi się instalować jakieś setki programów, cały pulpit miałem w jakichś programach. Co tu jeszcze się działo? Nie mogłem odpalić nawet przeglądarki, żeby pobrać jakiegoś innego antywirusa, żeby usunąć tego wirusa, którego ten nielegalny antywirus mi wszczepił. Więc jedynym ratunkiem było ponownie zrobić formata. Znaczy, dużo nawet nad tym nie myślałem. Mówię, no dobra, jeszcze nie wszystko stracone, jestem już i tak w takim trybie formatowania, że wiecie, że tutaj wszystko mi się chciało jeszcze ustawiać, i mówię, dobra, zrobię to raz jeszcze, tym razem w trochę lepszy sposób. Pierwsze, co zrobiłem po formacie, to wszedłem w internet i kupiłem pierwszy chyba raz w życiu antywirusa. Kupiłem sobie antywirusa i jest bardzo fajny, polecam. Bardzo fajnie się cieszę, że to zrobiłem, no i zrobiłem, wszystko ustawiłem, więc ogólnie ten cały format trwał około 3 dni. To było naprawdę dużo w moim życiu. Wiecie, no mam bardzo dużo gier, ale mi ta mapka nie wychodzi, to jest tragiczne, nienawidzę takich mapek. Mam bardzo dużo gier, mam bardzo dużo wszystkiego, więc no trochę to trwało. W międzyczasie kupiłem też nowy router, czy tam router, zależy jak to mówi. U mnie zawsze mówiło się router, ale teraz mówi się router, więc nie wiem jak to jest. Kupiłem mój internet z 20 MB na sekundę. Nagle zaczął działać na 60 kilku, więc to też był duży boost dla wszystkiego. Dzięki temu też będę mógł dużo szybciej
uploadować dla Was filmy, więc super, właśnie bardzo się cieszę. No i ogólnie, dzisiaj jest niedziela. Pierwszy dzień, kiedy tak spokojnie mogę sobie usiąść i coś nagrać, bo już wszystko mam gotowe. Też jak widzicie, stosuję troszkę inny sposób nagrywania. Teraz nagrywam OBS-em, czyli Open Broadcaster Service, czy jakoś tam. To jest taka ogólnie maszyna do streamowania, myślę, że wszyscy już to znają. Wcześniej nagrywałem Akszynem, oczywiście Akszyn dalej mam i jeżeli OBS-em mi nie wyjdzie, to wrócimy do Akszyna. Aczkolwiek na razie jest bardzo fajnie. No co ja mam tutaj robić, bo ja tutaj nie mam co zjadać, przepraszam. Czy ja tyle razy dostałem, że nie uda mi się tej mapki przejść, bo nie mam co zjadać? Wiecie, że tak może być. Bo ja tu nie widzę już pokarmu dla siebie. Bo one cały czas mnie biją i ja cały czas tracę swoją powierzchnię. Więc nie wiem, czy nie będę musiał z tego zacząć raz jeszcze. Gram już w to 4 minuty 32. No niezbyt ciekawie to brzmi, niezbyt ciekawie. Co ja tutaj wam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem w sumie, co ja wam mogę powiedzieć. O czym mówiłem, bo nie pamiętam. Halo? No, więc jestem chyba pierwszą osobą, której nie udało się przejść levelu w Tasty Planet. Po prostu nie było już nic do jedzenia i wyskoczyło mi takie okienko. Więc spróbuję raz jeszcze i wrócę do was, kiedy uda mi się to zrobić. Dobra, jak widzicie, jestem już większy niż poprzednio, mam 1,38 m. No idzie naprawdę spoko, tu jest dużo jedzenia, nie wiem jakim cudem wcześniej wszystko zjadłem, a byłem tak mały. Znaczy no wiem, bo cały czas się rozbijałem, teraz staram się tutaj panować trochę bardziej, oczywiście wychodzi mi to też dużo wolniej, ale wtedy w 5 minut no miałem 90 cm, teraz w 2 mam już 1,45 m. No i staram się jakoś manewrować tutaj między nimi. Czasem oczywiście jeszcze zahaczę, tam jest dużo jedzenia bardzo. Okej, już mogę zjadać te tutaj krowy, więc to już będzie końcóweczka. No i w sumie zapomniałem, o czym wam mówiłem. No mówiłem o tym, że nagrywam nowym sposobem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Już kiedyś testowaliśmy z taką niewidzialnym tłem. Kiedyś testowaliśmy. Podobało wam się chyba, patrząc na to, jak to przyjęliście. Aczkolwiek było to troszkę dla mnie niewygodne, bo wtedy pracowałem też na innym programie do edycji. Teraz to już się dzieje samoistnie. Samoistnie mi wycina. Potem ja tylko wytnę to, co nie trzeba i będzie już odcinek gotowy, więc myślę, że ten format dużo usprawnił w moim życiu youtubera. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodzić. Więc przechodzimy do kolejnej mapki. Horses, czyli koniki. 2,10 na brązowy medal, minuta 45 na złoty medal. Zaczynajmy. Ok, zjadamy te koniki, które są dość szybkie. Mamy 50 cm. Tak jak mówię, tutaj w tej grze albo mi się wydaje, albo mi się raczej nie wydaje. Jest troszkę zaburzone poczucie wielkości, bo dzisiaj jak sobie powtarzałem te wszystkie mapki, to na przykład w tym labiryncie my zaczynaliśmy jako tam mały taki bardzo kurzyk czy glutek, a po prostu zjadaliśmy kości dinozaurów, które wyglądały na masywne, jakieś T-rexy czy inne, więc troszkę to dziwnie wygląda. W Tasty Blue wydaje mi się, że to dużo lepiej było zachowane, aczkolwiek no nie ma na co narzekać. O Jezu, Tasty, gry z serii Tasty, no to nie są jakieś wyszukane gry, ale tak jak tutaj jedna z osób w komentarzu, Judy, napisała, że ona tak naprawdę nie rozumie fenomenu tej gry, bo w tej grze w sumie nic się nie dzieje, ja w tej grze w sumie o niczym nie mówię, a wielu osobom się to podoba, jej zresztą też. Ja też tego nie rozumiem, bo w tej grze kompletnie nic się nie dzieje, ale bardzo lubię w te gry grać. W Tasty Blue to była jedna z najfajniejszych przygód, jakie miałem w grach, bo te gry są tak chillkowe, takie, można się odprężyć. Większość gier, w które gram, wymaga jednak skupienia, jakiegoś skilla, starania się. Tutaj po prostu siadam sobie i te pół godzinki czy 20 minut gram, gadam i jest fajnie. I jest naprawdę fajnie, więc dlatego bardzo lubię te gry. A to, że wam się też bardzo te gry podobają, to jeszcze bardziej mnie cieszy, więc kurde, szybka mapka bardzo. Może nawet jakiegoś pieniążka zdobędziemy, bo idzie całkiem dobrze. No tak jak mówię, ciężko jest w sumie skupić się na tej grze, kiedy cały czas się gada. No musicie spróbować, spróbujcie sobie usiąść do jakiejś gry i gadajcie przez pół godziny bez przerwy. To naprawdę nie jest takie łatwe, jak się wydaje i wymaga dużo, dużo pracy. Kiedy sobie przypomnę moje początki, to nawet nie śniłem o tym, żeby gadać przez cały czas. Dlatego też na początku na moim kanale były praktycznie tylko best moments, albo happy... Jaki happy moments? Funny moments i tak dalej, i tak dalej. No bo po prostu musiałem wycinać, bo przez większość nagrania siedziałem sobie cicho i czekałem, aż coś się wydarzy. No tutaj w Tasty Planet byłoby raczej ciężko, kiedy siedziałbym cicho i dawał wam urywki, nie wiem, minutowe z mapki 10-minutowej. To by nie było to, nie? Takie gry wymagają
właśnie ciągłego gadania, ciągłego skupienia i to już będzie ile? Ostatni konik, tak. 2.18, niestety nie zdobyliśmy żadnej monety, ale tak jak mówię, ja na to nie liczę kompletnie. Przechodzimy do następnej mapki. Hippo Island, czyli wyspa hipopotamów. 2 minuty 4 sekundy na brązowy medal, a na złoty medal minuta 38. Czyli teraz mamy akurat takie fajniusie, krótkie mapki i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj sobie pozjadamy małe hipopotamki, aż w końcu będziemy mogli zjeść te duże kamienie. Też są, myślę, że dość fajnym pożywieniem. Baby hippos na pewno są fajnym pożywieniem. No i tyle, zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dobra, to też będzie chyba bardzo szybka mapka, bo mam już 2,5 metra. No wiadomo, hipopotamy są naprawdę dużymi zwierzętami. O, mogę już znaleźć duże. Są naprawdę dużymi skurczybykami, do tego mega niebezpiecznymi. To się tak wydaje, że hipopotamek to takie fajne zwierzątko, ale naprawdę moc, jaką one mają w swoich paszczach, to jest jedna z największych mocy u zwierząt, więc radzę nie wchodzić im w drogę. Więc radzę nie wchodzić im w drogę, radzę też, kiedy będziecie w zoo czy w innym tego typu ośrodku, nie wpadać do klatek z hipopotamami. Tak jak ostatnio była wielka akcja z chłopczykiem, który wpadł do klatki z gorylem. I niestety goryla musieli uspać chyba, nie? Albo myślę uśpić. No niestety, tak to czasem jest. Nie do końca tam się wgłębiałem, w jakim cudem on tam się znalazł. Podobno matka, znaczy z tego co pamiętam i z tego co słyszałem, to matka go zgubiła tam na chwilę, tak? I on tam wpadł, znalazła go w tej klatce. No niestety, goryl był dość nerwowy. No i rzucał tym dzieckiem. Zagrożone było życie człowieka, więc no podjęli taką, a nie inną decyzję. Minuta 44 i srebrny pieniążek, a myślę, że dość wolno mi to szło. Mogłem to zrobić szybciej, więc bardzo fajnie. Widzimy się w następnej mapce. Always a bigger fish. 3.20 na złoty medal, 4.10 na brązowy medal. Myślę, że to będzie ostatnia mapka dzisiejszego dnia, więc zaczynajmy. Zaczynamy od szczurów. Zaczynamy od szczurów. Szczury tutaj sobie szybko pozjadamy. Ale tutaj też koty nam zabierają szczury. Chociaż te koty są prawie takie jak te szczury. Znaczy te szczury są w sumie prawie takie jak te koty. No i tak, zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj wyjdzie. Co tu się dzieje? Gdzie tu są rzeczy do jedzenia? Dobra, tu jest. Już 2 razy dostałem od kota. No zjadają mi wszystkie myszy. Tak być nie może, ludzie. Co tu się dzieje? Tutaj zjemy myszkę. Tutaj też. No i może nie wiem, może fajnym pomysłem byłoby, żebyście dawali mi pod tym filmem, dali mi jakiś pomysł na poruszenie jakiegoś tematu w poprzednim odcinku. Może chcielibyście posłuchać moich opinii na jakikolwiek temat, bo no czasem ciężko wymyśleć, to wiecie, to zazwyczaj jest takie spontaniczne. Nigdy nie myślę przed odcinkiem, o czym będę gadał na odcinku. Ale może macie jakieś tutaj pytanie do mnie, tudzież chcecie poznać moją opinię na jakiś temat. Zapraszam do sekcji komentarzy, tam możecie zostawiać swoje komentarze. No tak, to jest, jak sama nazwa mówi, sekcja komentarzy jest po to, żebyście zostawiali swoje komentarze. Są te 3 koty, 4 nawet. Trochę mnie tutaj wnerwiają, bo zjadają mi wszystkie szczury. A ja nie chcę, żeby mi zjadały wszystkie szczury. Ale ja już jestem duży, więc zaraz zacznę zjadać koty. Czy to już? Bo widziałem, że one się zawijały. Tak jest. Już. To łatwo zauważyć, kiedy jesteście już na tyle duzi, żeby zjadać waszych predatorów. A to co to jest? Jakiś kurde lis? Ponieważ w momencie, kiedy już stajecie się na tyle duzi, żeby móc je zjeść, to one zaczynają od was uciekać, więc no dość łatwo to zauważyć. Tutaj kotki jak zawsze miauczą. Tylko ja właśnie nie wiem, co to jest ten Egipcian mał. Muszę to sprawdzić w sumie, bo już pytałem was w poprzednim odcinku, ale z tego co widziałem, chyba nikt nie napisał, co to jest Egipcian mał i czy ten mał znaczy, że miał, czy że to jest jakiś rodzaj kota, jakiś gatunek. No nie wiem, gatunek to może nie, ale jak to się nazywa? No, nazwijmy to odmianą, może i gatunkiem. Można chyba tak to nazwać. Co to jest? Ja, jackal. A, to jest taki lis pustynny chyba, nie? Taki dziki pies. Tak mi się wydaje, że to jest to. Może to nie jest to. To też na pewno mnie skorygujecie, bo bardzo lubicie mnie korygować, ale ja też to bardzo lubię. Przynajmniej doedukujecie mnie. Dobra, tutaj zjadamy. No, tak jak mówię, dużo się nie dzieje w tych mapkach niektórych, ale tak czy siak mam nadzieję, że wam się to spodoba. Zjadamy tutaj te liski, czy tam psy, jackale. Jackal. To kurde tak brzmi tak dość znajomo, nie? Jak taki jakiś szakal, może to jest szakal?
Całkiem możliwe, że to właśnie jest szakal. No bo czemu by mieli nazwać szakala podobnie do dżakala, kiedy dżakal nie byłby szakalem? Trochę nie ma to sensu. Są tutaj też aligatory czy tam krokodyle. Wydaje mi się, że to jest aligator, chociaż w Egipcie są krokodyle nilowe, tak? Czy aligatory nilowe? Krokodyle nilowe. To największe krokodyle na świecie. Wydaje mi się, że to są właśnie te krokodyle. Zaraz się o tym przekonamy, bo zaraz będziemy na tyle duzi, żeby móc je zjeść. Co myślę, że w ogólnym rozrachunku wyjdzie naprawdę fajnie. Co tutaj się, czy coś się stanie? Ja potrzebuję urosnąć więcej. Gdzie są? O, mogę zjeść to, na tym dużo urosnę. Mogę zjeść, co to jest? Krokodyl. Tak, to są krokodyle nilowe. Czyli miałem rację. Miałem rację. One sobie tam na wybrzeżach Nilu siedzą i odpoczywają. Lubią się nagrzewać w słoneczku. Co tu mogę zjeść? Tutaj jest dużo tych szakali. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to są szakale. Czy to już skończy? Tutaj jeszcze jeden i tutaj jest ta roślinka duża. A nie, przed nawet tą roślinką. Brązowy medal zdobyłem. No tego się nie spodziewałem. Dobra ludzie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to nie zapomnijcie zostawić suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.